Piotr Pietraszek, magazyn Sport Game Plus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pochodzenie tej gry jest nie do końca jasne. Jedna z hipotez mówi, że jeden z najbardziej amerykańskich sportów swój początek zawdzięcza polskim emigrantom. A my dziś o baseballu mówić będziemy w jak najbardziej polskim, a konkretnie wrocławskim wydaniu. A rozmawiać będę z gośćmi magazynu Sport Game Plus. Witam serdecznie prezesa KS Baseball Wrocław Piotra Duszeńkę. Dzień dobry Państwu. I trenera oraz trenera grup młodzieżowych, zawodnika wrocławskiego klubu Michała Haraznego. Dzień dobry. Zanim o baseballu, emocje konkursowe, jak zwykle na początek naszego programu, czyli 10 podwójnych zaproszeń na najbliższe spotkanie z udziałem siatkarek Impelu Gwardii Wrocław. W środę, 26 listopada, wrocławianki o godzinie 18 w hali Orbita podejmą zespół Stali Mielec. Aby takie wejściówki od nas otrzymać, wystarczy wysłać SMS-a o treści sportgame.a. numer 72880. Koszt SMS-a to 2,44 zł. Na Państwa SMS-y w tej sprawie czekamy do środy do godziny 9. A teraz powracamy do naszych baseballowych tematów. Trzecie miejsce w rozgrywkach pierwszej ligi drużyny KSB w tym sezonie. Nie udało się z powodzeniem szturmować bram ekstraklasy. Czy to oznacza, że ten sezon można spisać na straty? Jesteście rozczarowani tym rozstrzygnięciem? Może najpierw prezes. Nasza drużyna seniorska wciąż się rozwija. Myślę, że czyniliśmy ogromny postęp w sezonie 2008. Natomiast pozostaje pewien niedosyt, ponieważ w playoffach o to trzecie miejsce nie zawalczyliśmy bezpośrednio z drużyną z Jasła, gdzie zawsze pojedynki były ciekawe, stały na wysokim poziomie. Niestety drużyna z Jasła miała problemy organizacyjne i sprawy wyjaśniły się na papierze, także nie dojechaliśmy i przyznano to trzecie miejsce i to bez walki. Sezon zakończył się wcześniej niż planowaliście. Jaki to był sezon z perspektywy zawodnika, Michale? Według mnie ten sezon był... Mieliśmy bardzo duże nadzieje na awans. Byliśmy jedną z drużyn, która liczyła się w stawce przy Jastrzębiu i Brzegu. No niestety Jastrzębie okazało się zupełnie poza naszą... Poza zasięgiem? Poza naszym zasięgiem. Z Brzegiem udało nam się wygrać, ale tylko raz w playoffach już nas ograli. No i niestety nie udało się rozegrać mecz o trzecie miejsce. Dla zawodnika to jest zawsze ciężkie, kiedy mecz rozstrzyga się na papierze. No właśnie, czy to nie jest jakiś dowód na niestety jakąś słabość organizacyjną polskich rozgrywek w baseballu? Ja wiem, że to jest dopiero początkowa faza, jeżeli chodzi o działania związane z tym sportem. Natomiast tak, drużyna z Jasła ponoć unikała jakiejkolwiek odpowiedzi na wasze monity, na wasze zapytania, kiedy zostaną rozegrane mecze o trzecie miejsce. Później znajduje informację, że nasza reprezentacja juniorek nie przystąpiła do Mistrzostw Europy z powodów, no, nazwijmy sobie, jakichś amatorskich niedopatrzeń. Brak zgłoszenia drużyny na turniej, brak opłaconego wpisowego. No i to ponoć nawet zaowocuje wykluczeniem naszych drużyn z międzynarodowych rozgrywek. Coś jest nie tak w tym wszystkim, Piotrze? Czy rzeczywiście brakuje jakiegoś pomysłu, skuteczności w działaniu? Tak jak wspomniałeś, baseball i softball są to dyscypliny amatorskie. Myślę, że Polski Związek też, jak najbardziej osoby, które się zajmują całą organizacją, zajmują się tym społecznie. I ostatnio pojawiła się w wielu dyscyplinach dyskusja na temat zmian personalnych, na temat reformacji działania związków sportowych, więc myślę, że to też powinno dotyczyć baseballu i też takie radykalne zmiany powinny nadejść, zwłaszcza myślę, że z młodą kadrą menedżerską, która by poświęciła się z wielką pasją organizowaniu baseballu, nie tylko właśnie w regionach, jak na Dolnym Śląsku my to robimy, ale też ogólnopolskim zasięgu, tak żeby na arenie międzynarodowej, żebyśmy wyglądali profesjonalnie, a nie zawsze spuszczali głowy i wstydzili się, że jesteśmy z Polski, no i znów coś jest niedograne. A kto zasiada we władzach właśnie Polskiego Związku Baseballowego? Bo wydawało mi się, że skoro to jest bardzo młoda dyscyplina w naszym kraju, no to jednak te działania należą do jakichś młodych menedżerów. Czy to jest tak, nie wiem, taka kategoria wiekowa jak w Polskim Związku Piłki Nożnej, w Polskim Związku Szermierczym, o których ostatnio się tyle mówiło? Polski Związek istnieje od prawie 30 lat i też część osób, która zasiada w zarządzie, pamięta jeszcze czasy starego systemu i myślę, że nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba iść z postępem, że ważny jest kontakt z mediami, że ważna jest promocja.
że po prostu trzeba myśleć nie tylko o swoich potrzebach lokalnych, przekładać interesy swoich klubów w związku, ale myśleć globalnie i przede wszystkim dbać o młodzież, no i o wizytówkę, o kadrę seniorską, która zawsze została sama sobie, jak na przykład przy wyjazdach do Moskwy czy do Pragi, gdzie trener po prostu miał ból głowy, bo nie miał dogranych spraw organizacyjnych ze strony związku. Wrocławski klub do niedawna szczycił się posiadaniem żeńskiej drużyny softballowej, ale z tego co słyszałem, dziewczyny pouciekały wam chyba do brzegu. To prawda, Michale? Nie do brzegu. Będą grały nadal we Wrocławiu. Jest na Nowym Dworze klub UKS Wrocław. I one przeszły tam dlatego, bo ten klub zajmuje się tylko softballem. U nas jest baseball, teraz są dzieci. Wiadomo, że uwaga zarządu klubu i osób, które zajmują się organizacją, jest skupiona na trzech rzeczach. Tam jest tylko softball. Może będzie to dla nich lepsze, może nie. Ale będą dalej grały we Wrocławiu i myślę, że może jakieś wspólne sparingi spowodują jeszcze progres tej dyscypliny w naszym mieście. No na pewno nadzieję na progres wiążecie z rozpoczętą działalnością polegającą na szkoleniu młodzieży. Po raz pierwszy w tym sezonie z takim impetem zaczęliście szkolić ten baseballowy narybek i wiem, że Michale, ty jesteś odpowiedzialny właśnie za tę działkę. Powiedz, jak to wygląda, kiedy ruszyliście, na jakich zasadach ta współpraca baseballowa z młodzieżą przebiega? A więc pomysł powstał już w wakacje, gdy zorganizowaliśmy półkolonie i kempy dla dzieci, które nie wyjeżdżały z Wrocławia, specjalnie właśnie o charakterze baseballowym. Wtedy to właśnie zauważyliśmy, że bardzo dużo dzieci we Wrocławiu, bardzo wielu dzieciom podoba się ta dyscyplina. Od września zaczęliśmy nabór w szkołach. Teraz już prowadzimy treningi, oczywiście dzieci nam nadal brakuje, ale prowadzimy w dwóch szkołach zajęcia, teraz na sali, bo jest już zima, w lecie normalnie na Stadionie Olimpijskim. No i mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć trzy sekcje. Sekcję tibolową, to jest 5-7 lat, następną sekcję młodzika 8-12 lat i sekcję kadeta 13-14 lat. Na razie mamy 20 osób. Potrzebujemy ich w każdej sekcji po 15, czyli około 45. No i nadal walczymy, przynajmniej przez całą zimę, żeby od wiosny wystartować w turniejach.